Marek Kułakowski, dzień dobry Państwu. Pani Karolina Buczkowska, projektant menadżerka kampanii Kraina GOS, dzisiaj z gościem w sieci. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panie Marku. A łączymy się z Warszawą konkretnie, tak? Dokładnie tak. Proszę bardzo. Dobrze, będziemy Szanowni Państwo mówić o tym, że warto dzieci uczyć już od zarania, od urodzenia praktycznie, żeby to dziecko wiedziało, czym jest ochrona środowiska, że warto dbać o to miejsce, gdzie się mieszka, bo po co żyć w śmieciach. Państwo już od jakiegoś czasu staracie się dzieci przekonywać do oszczędzania, segregowania wszystkiego. Proszę opowiadać, jak w ogóle uczycie dzieci ochrony środowiska. Tak, zdecydowanie teraz taki najświeższy projekt, o którym pan redaktor był łaskaw wspomnieć na początku, czyli kampania Kraina GOS. To jest taka perełka, kampania społeczna, edukacyjna. Będziemy, tak jak pan redaktor wspomniał, uczyć dzieci, czym jest koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego i przede wszystkim to, co najważniejsze, jak wdrażać ją w praktyce, bo przecież nawet my, dorośli, często mamy taki problem, że jesteśmy świadomi, że trzeba podejmować pewne zmiany swoje w życiu własnym, prawda, zmiany nawyków. Natomiast do końca nie wiemy, jak to zrobić. Wielu z nas często nad śmietnikiem, kiedy nawet zdecyduje, że będzie segregować odpady, zastanawia się, co do którego pojemnika wyrzucić, albo i w jaki inny sposób w ogóle możemy zadbać o planetę i czy to ma w ogóle sens. No tak, ale zastanawiam się, dlatego że dzieci trzeba naprawdę zainteresować. Kwestia 10-15 minut i dziecko już się nudzi, więc trzeba wymyśleć bardzo ciekawe zajęcia. To prawda i dlatego taką główną postacią i właściwie osią wszystkich naszych działań w kampanii Kraina GOS jest postać profesora Goza, czyli postać, jak sam profesor Goz się przedstawia, niekoniecznie prawdziwa, ale mówiąca o prawdziwych problemach, które zaczynają nas wszystkich przytłaczać. I ta postać to ma być oczywiście magnes i dla dzieci, i dla dorosłych, bo myślę, że i my czasem potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto podpowie nam, jak rzeczywiście wdrażać różne zasady w praktyce. Natomiast dla dzieci zaplanowaliśmy lekcje w ramach platformy GOS-EDU, lekcje online, edukacyjne, interaktywne i właśnie na tej interaktywności staramy się polegać, czyli nie tylko nasz profesor GOS, który mam nadzieję, że sam w sobie będzie postacią dla dzieci ciekawą, to nie tylko stawiamy na jego wykłady, ale też włączyliśmy do całego programu przygotowywania tych lekcji zespół kreatywny, który obmyślił różne zadania, quizy, pytania otwarte, także mam nadzieję, że w całej tej nauce troszkę rozrywki i zabawy też dla dzieci będzie, natomiast nie zapominamy, że przed nami jednak dość odpowiedzialne zadanie. Chcemy uczyć dzieci, jak tak naprawdę zmieniać świat, jak uratować świat przed zmianami klimatycznymi. Dlatego oprócz tego momentu, w którym staramy się bawić i tworzyć taką przyjemną atmosferę, zachęcamy też do refleksji, tym bardziej, że lekcje są skierowane do dzieci w wieku 10-12 lat, więc może nawet nie powinniśmy już mówić dzieci, a właśnie nastolatkowie. No tak, ale zastanawiam się, czy te dzieci, nastolatkowie 10-12 lat wiedzą, co to jest, bo Państwo podszywacie się tu bardzo sprytnie, robicie Kraina GOS. No te starsze dzieci, szczególnie już młodzież może starsza, wie, co to jest ta Kraina GOS, z jaką bajką kojarzyć, opowieścią. Państwo wykorzystujecie tą tutaj Krainę GOS. Czy zauważyliście Państwo, że dzieci skojarzyły to z bajką? To znaczy, myślę, że to jest taka gra słów, która może, tak jak pan redaktor zauważył, bardziej przykuje uwagę dorosłych, czy takiej młodzieży, powiedzmy. Natomiast tutaj zdecydowanie skupiliśmy się na tym, żeby stworzyć w pewnym sensie taki świat. Kraina GOS to jest świat, w którym oczywiście podstawową postacią jest nasz profesor GOS. Natomiast te wszystkie nasze działania, które się na Krainę GOS składają, to jest o wiele więcej niż tylko lekcje dla dzieci, ponieważ wystartowaliśmy w połowie marca też z podcastami o gospodarce obiegu zamkniętego, wystartowaliśmy z kontem na Instagramie. Będziemy prowadzić dyskusje w ramach takich cyklicznych rozmów z ekspertami. Zakończymy wszystko kongresem gospodarka. Także te Krainę GOS potraktowaliśmy jako taki właśnie stworzony na potrzeby kampanii świat, ten, w którym żyjemy w zgodzie z gospodarką obiegu zamkniętego i jest to pewien taki konstrukt, który pomaga nam te działania wszystkie. Dobrze, ale Pani Karolino, czego konkretnie będziecie uczyć dzieci? Bo to są bardzo poważne tematy. To nie są łatwe tematy do przekazania. Fotowoltaika, segregacja śmieci. No żeby nie te kolorowe kosze, to prawdopodobnie niewiele dzieci by się chciało zająć w ogóle tą segregacją, tak? A jak tam jakiś hipopotamek, kosz podziękuje za śmieci, bardzo często gminy mają właśnie takie specjalne kosze, że jak ktoś wyrzuca, to tam kosz się odzywa, dziękuję za to. To te dzieci, żeby nie te kolorowe
kolorowe pojemniki, być może nawet w ogóle by nie chciały tego robić. Oczywiście, ta edukacja, tak jak Pan powiedział, musi być w pewnym sensie angażująca, no i też interesująca, bo jednak czy dzieci, czy nastolatkowie, czy my dorośli jesteśmy teraz torpedowani tak naprawdę różnymi informacjami, różnymi projektami, więc żeby coś rzeczywiście nam w tej głowie zostało, to musi być wyjątkowe. My skupiliśmy się na pewnym wycinku rzeczywistości, czyli na tej gospodarce obiegu zamkniętego i to na tym się skupiamy. Lekcje nasze dla dzieci docelowo to są cztery lekcje tematyczne. Pierwsza dotyczy ogólnie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, bo według badań, które przeprowadziliśmy na potrzeby kampanii, ponad połowa Polaków w ogóle nie wie, co to oznacza skrót GOS, gospodarka obiegu zamkniętego. Natomiast my w kampanii przekonujemy, że nie musimy tego wiedzieć, nie musimy wiedzieć, co to za skrót, musimy po prostu wiedzieć, jak postępować. I tak też chcemy edukować dzieci, czyli z jednej strony oczywiście wytłumaczyć, czym jest koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego, ale potem już w kolejnych lekcjach wchodzimy bardziej w praktykę, w szczegóły. Czyli po kolei przechodzimy sobie naszą piramidę postępowania z odpadami i uczymy, co to znaczy ograniczać konsumpcjonizm, czyli unikać kupowania zbędnych rzeczy, co to znaczy nadawać rzeczom drugie życie, co to znaczy i jak robić to poprawnie, jeśli chodzi o segregację odpadów, no i na koniec, co zrobić z odpadami, z którymi już wydaje się, że nic się nie da zrobić, a można jeszcze odzyskać energię. Także stawiamy na to, żeby z jednej strony oczywiście tłumaczyć definicję, pokazywać, jakby pozwolić zrozumieć, o co chodzi w koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, ale przede wszystkim stawiamy na to, żeby dzieci potrafiły odnieść pewne zasady do swojego życia, potrafiły je wdrożyć w praktyce, no i do tego właśnie też zachęcamy, do takiej własnej refleksji nad własnym postępowaniem i próbą wdrożenia w praktyce. A mamy nadzieję, że dzieci też będą świetnymi ambasadorami, jeśli chodzi o życie w domu, no bo nie wyobrażam sobie, kto z Państwa, kto z nas byłby w stanie postawić się nastolatkowi, który postanowi, że od dzisiaj w domu segregujemy odpady. No to jest dość duże wyzwanie, tak. Żeby dzieci mają bardzo dużo do powiedzenia, szczególnie jak rządzi telewizorem. Rozumiem, że kraina GOS to taka przyjazna kraina i Państwo użyliście tego podstępu właśnie z tej nazwy, ale wiem, że inny podstęp to taki, że nagradzacie również te dzieci, które będą brały udział w tym projekcie. Będziemy zapraszać dzieci do udziału w lekcjach, które są bezpłatne. One są bezpłatne po rejestracji przez nauczyciela, więc z tego będzie można skorzystać. W ramach lekcji będzie dużo materiałów dodatkowych do pobrania, także tutaj mam nadzieję, że dzieci tym zostaną zachęcone. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, na koniec tego całego cyklu lekcji zaprosimy dzieci do udziału w konkursie. O nim na razie nie chcielibyśmy zdradzać wiele, natomiast będzie to polegało na tym, że to właśnie zapytamy dzieci o to, jak one sobie wyobrażają taką idealną krainę GOS, jak wyobrażają sobie świat, w którym żylibyśmy w zgodzie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. I to rzeczywiście będzie konkurs z nagrodami. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda się i w życiu, i w konkursie. Mam wrażenie takie, że w ogóle tak, dzieci przekonują różne projekty, udziały w konkursach, nie wiem, zbieranie plastikowych koreczków, żeby tam wrzucić do jednego pojemnika, uczą się już tej segregacji, uczą się, czym jest ochrona środowiska, że warto żyć w zdrowym, przyjaznym środowisku, ale na starszych to chyba bardziej przekonują ceny. Jeżeli ktoś podniesie ceny za gaz, ktoś podniesie ceny prądu, to już z miejsca gasimy te żarówki, no i też przyłączamy się do oszczędzania, do ochrony tego środowiska. Pani zdaniem, co jest bardziej przydatne? Wzrost cen, które no, uderzają po kieszeni, najlepiej się uderza po kieszeni, bo wtedy człowiek szybko dochodzi do rozumu, że jeżeli nie będę zachowywał się właściwie, to będę za to płacił całkiem niepotrzebnie, a te pieniądze można spożytkować na zupełnie inny cel. Czy jednak te projekty są ważniejsze dla dzieci? My tutaj w ramach tej kampanii stawiamy na edukację, czyli rzeczywiście platforma edukacyjna GOS-EDU skierowana do dzieci, ale tak jak wspominałam na początku, ta kampania patrzy szerzej. Chcemy też włączyć do dyskusji dorosłych i stąd cykl podcastów, GOS-castów na temat gospodarki obiegu zamkniętego w każdą środę o 20:30. Zapraszamy na taką refleksję nad różnymi problemami współczesnego świata. No i to już jest zdecydowanie pozycja, powiedzmy, dla starszych odbiorców. I idąc za tym, o czym mówił profesor Goss na ostatniej konferencji prasowej, że do różnych osób musimy mówić różnymi językami. I mamy nadzieję, że właśnie w ramach tej kampanii, ze względu na to, że ona ma taki charakter kampanii 360, czyli wykorzystania różnych kanałów, różnych działań do tego, żeby
ten nasz komunikat przekazywać, to właśnie dzięki temu będziemy w stanie mówić tymi różnymi językami, czyli z jednej strony tym językiem, który trafi do dzieci, a więc interaktywnych, ciekawych lekcji w ramach platformy GoZedu, ale z drugiej strony też do dorosłych i to w ramach GoScastów, podcastów, które są taką pogłębioną refleksją, ale też naszego kanału na Instagramie, gdzie już przekazujemy praktyczne wskazówki, inspiracje. I to też, co chciałabym podkreślić, to to, że mam nadzieję, że ta kampania będzie inna i niecodzienna też pod kątem właśnie komunikacji i sposobu, w jaki zapraszamy ludzi do podejmowania tego wyzwania i podejmowania zmian. Bo profesor Goss to jest postać, która rozumie to, że wszyscy jesteśmy tylko i aż ludźmi, popełniamy błędy, korzystamy z tego, co ludzkość wytworzyła, wymyśliła i jakby nie rezygnujemy z tego swojego wygodnego życia, ale po prostu staramy się zastanawiać. Tam, gdzie się da, staramy się podejmować decyzje, które są środowiskowo odpowiedzialne. I nikt nie mówi o tym, że mamy przestać latać samolotami na wakacje, czy jak ten jeden raz kupimy butelkę w plastikowej, wodę w plastikowej butelce, to świat się zniszczy. Natomiast chcemy pokazać, że każdy taki mały krok w stronę dobrych zmian, takich zgodnych z gospodarką obiegu zamkniętego, to jest coś, co warto docenić i warto pogłębiać. I zastanawiam się, bo cały czas pani używa tutaj nazwy profesor Goss, to jest aktor z tego, co wiem. I moje pytanie jeszcze takie, czy państwo szukaliście specjalnego aktora? To jest aktor, który podkłada głos pod różne filmy, użycza swojego głosu, to jest aktor znany. W każdym bądź razie, czy szukaliście osoby, która wie coś na temat ochrony środowiska, czy ten aktor musiał się uczyć dopiero na temat ochrony środowiska? Jak to wyglądało poszukiwanie? Muszę przyznać, że tutaj akurat w tym obszarze mieliśmy dużo szczęścia, bo rzeczywiście z Tomkiem Olejnikiem, czyli aktorem, który wciela się w postać profesora Goza, spotkaliśmy się na castingu, oczywiście tutaj podpasował nam pod kampanię, jeśli chodzi o swoje zdolności aktorskie, natomiast w ramach współpracy, kiedy przygotowywaliśmy wspólnie materiały, no też musieliśmy go w pewien sposób wdrożyć w temat, no okazało się, że on sam już od jakiegoś czasu też zastanawia się nad tym, jak może swoje własne życie zmienić, jak skłaniać się ku temu minimalizmowi, ograniczać konsumpcjonizm, więc jakby razem z nim też rozwijaliśmy tę kampanię i okazało się, że Tomasz Olejnik też nie jest tylko zdolnym aktorem, ale także świadomym konsumentem i dużo tej wiedzy już ma. Natomiast razem z nami się myślę też rozwijał, dowiedział się więcej i tak jak sam mówi, stara się w swoim życiu również trochę tego profesora Goza przemytać. Jeszcze jedna kwestia, to już ostatnia naprawdę kwestia, jeżeli dziecko no doskonale wie, jak znaleźć chociażby profesora Goz, bo wpisze sobie w internet, ale zobaczy, że jego szkoła nie uczestniczy w tym. Zadzwoni do pani i powie, proszę pani, ale my nie mamy tego projektu, nie bierzemy udział. Co takie dziecko może zrobić? No bo szkoła rzeczywiście, załóżmy, nie bierze udziału w tym projekcie, on bardzo chciałby. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby takie dziecko skontaktowało się z nauczycielem albo z rodzicem i potem zapraszamy nauczycieli i rodziców, żeby kontaktowali się z nami. Na naszej stronie internetowej Kraina GOS jest specjalna zakładka właśnie z platformą GOS Edu. Tam jest kontakt do mnie jako osoby nadzorującej ten projekt od tej strony organizacyjnej. Także jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkich i serdecznie zapraszamy, żeby się z nami kontaktować. Natomiast mamy nadzieję, że ta informacja już w tym tygodniu do wszystkich zainteresowanych szkół dotrze. Bardzo dziękuję, pani Karolina Boczkowska. Piękna Kraina GOS. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie.